Zanim zaczniemy, zachęcam do zostawienia kciuka w górę oraz subskrypcji. Pierwsze mecze 1/8 finału za nami. W sumie w dwóch spotkaniach padło aż 10 bramek. Były to emocjonujące potyczki stojące na niesamowicie wysokim poziomie. Z turniejem pożegnali się najlepsi piłkarze na świecie, czyli Messi i Ronaldo. W jednym z meczów mogło dojść do narodzin nowej gwiazdy, która może zdetronizować wspomnianą dwójkę. Ja jestem Michał i zapraszam na krótkie podsumowanie 16 dnia Mistrzostw Świata. Pierwszy dzisiejszy mecz został rozegrany pomiędzy reprezentacjami Francji i Argentyny. Europejczycy, którzy powoli się rozpędzają, i piłkarze z Ameryki Południowej, którzy rzutem na taśmę wyrwali awans Nigeryjczykom. Przed samym meczem faworytem na papierze byli trójkolorowi. Jednak z drugiej strony Messi, mając swój dzień, potrafiłby Argentyńczyków doprowadzić do awansu. Mecz zaczął się od głupiego faulu Rojo na Mbappe i golu Griezmana z rzutu karnego. Trzeba oddać Kylianowi jego fenomenalny sprint przez niemal całe boisko i wywalczenie jedenastki. Pod koniec pierwszej części gry fenomenalnym trafieniem popisał się Angel Di Maria. Ten, kto nie widział gola, niech nadrobi zaległości. Bramka, palce lizać. Po przerwie Argentyna wyszła na prowadzenie. Po strzale Messiego Marcado zmienił tor lotu piłki, totalnie myląc Llorisa. Minęło kilka minut. Francja wyrównała po fenomenalnym trafieniu Pavarda. Myślę, że może to być najpiękniejsza bramka mundialu. Podobnie jak w przypadku Di Marii, to trzeba koniecznie zobaczyć. Kolejne dwie bramki autorstwa Kyliana Mbappe dały Francuzom prowadzenie 4-2. Według nas to piłkarz PSG będzie nową gwiazdą, a jeżeli doprowadzi trójkolorowych do Mistrzostwa Świata, to śmiało może walczyć z Messi i Ronaldo o złotą piłkę. Mbappe imponuje swoją grą. Zobaczymy, jak to będzie dalej. W doliczonym czasie gry Aguero zdobył gola na 4-3. Niestety nie wystarczyło już czasu Argentyńczykom na wyrównanie. Pierwsza gwiazda Leo Messi poza turniejem. Po samym meczu ogłoszenie reprezentacyjnej kariery ogłosił Javier Mascherano. Drugie spotkanie tego dnia zapowiadało się równie emocjonująco co pierwszy mecz. Urugwaj, reprezentacja, która nie straciła dotąd bramki, kontra Portugalia, która nie bez problemów awansowała do kolejnej rundy. Wszyscy liczyli na to, że Cristiano Ronaldo w końcu strzeli bramkę w fazie pucharowej mistrzostw. Niestety gwiazdor Realu Madryt został schowany do kieszeni przez urugwajskich defensorów. Pierwszego gola zdobył Cavani po kapitalnej asyście Luisa Suareza. Sama akcja była fenomenalna. Stan gry wyrównał Pepe w 55 minucie. Długo Portugalia nie cieszyła się z remisu. Ponownie na prowadzenie Urugwaj wyprowadził Cavani, który później musiał opuścić boisko z mięśniową kontuzją. Portugalia rzuciła się do ataku. Niestety dla nich nie potrafili do końca spotkania sforsować doskonałej urugwajskiej defensywy. Niespodzianka stała się faktem. Cristiano Ronaldo i Lionel Messi poza turniejem. W pierwszym ćwierćfinale Mistrzostw Świata Francja zmierzy się z Urugwajem. Zapowiada się pasjonujące widowisko. A już dziś kolejne spotkania. Gospodarze, czyli Rosja, zmierzą się z Hiszpanią oraz Chorwacja z Danią. Już teraz zapraszam Was na podsumowanie tych spotkań na naszym kanale. Na dziś to tyle, dzięki wielkie za oglądanie, pamiętaj o przycisku subskrybuj oraz kliknięciu dzwonka, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Jeżeli się podobało, możesz zostawić kciuka w górę, no i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!